Zwłaszcza obrady będą normalne, prawomocne. Otwieram sesję Rady Miasta Szczecina. Porządek obrad w dniu dzisiejszym jest następujący. Punkt pierwszy, otwarcie sesji. Punkt drugi, uchwała w sprawie zmiany uchwały numer 51 przez 434 przez 2017 Rady Miasta Szczecina dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia lokalnego programu rewitalizacji dla Miasta Szczecinek. Punkt trzeci, zamknięcie sesji. Przechodzimy do punktu drugiego, uchwała w sprawie zmiany uchwały numer 51 przez 434 przez 2017 Rady Miasta Szczecinek z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia lokalnego programu rewitalizacji dla Miasta Szczecinek. I dodaję głos panu przewodniczącemu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Samorządności, pani Wojciech, proszę. Komisja obradowała 15 stycznia w trzyosobowym składzie i rekomenduje zmiany do uchwały trzema głosami za. Dziękuję bardzo za dyskusję. Proszę bardzo, pan Wojciech Marcinek. Patrząc na te zmiany, a przede wszystkim na czas, w którym te zmiany były wykonywane, czyli to, że po powrocie do Szczecinka tego dokumentu sesja planowo miała być tam w okolicach czwartku, a następnie się okazało, że tych zmian nie da się uzupełnić w tak krótkim czasie. Zastanawia mnie to, znaczy inaczej. Myślę, że to jest dokładny przykład na taką hipokryzję działającą po stronie przeciwnej tutaj, czyli po stronie rządzących, bo w momencie, kiedy składa Razem dla Szczecinka jakikolwiek projekt, każde uchybienie jest pokazywane, jak to są olbrzymie uchybienia, jakie to są, jak to my się źle do tego przygotujemy, a ten przykład właśnie tej uchwały, jak i sporządzenia tych wszystkich niezbędnych rzeczy i czasu, który zajął ratuszowi naprawę tej uchwały, czyli poprawki wniesione, pokazuje, że no, delikatnie mówiąc, nie było to dobrze zorganizowane, co najmniej można mieć wątpliwości, jak dobrze był ten program zrobiony. Panie radny, pierwsza uwaga. To nie miała być sesja zwyczajna, tylko sesja nadzwyczajna i nie ma końca czwartku, tylko w piątek. Panie Rady, przepraszam bardzo, jesteśmy na sesji Rady Miasta. Jeśli Pan chce zabrać głos, proszę zasygnalizować przez złożenie się, a nie komentować to, że tak powiem, pod nosem wtedy, kiedy ktoś inny ma głos. Dobrze? Pan również teraz, proszę. Pańskie uwagi świadczą o tym, że Pan w ogóle nie rozumie, o co chodzi. Ja mówiłem na ten temat na poprzedniej sesji, że jest prawdopodobne, że uchwalony przez nas program rewitalizacji, który nie jest przygotowywany ani przez burmistrza, ani przez żaden z wydziałów Urzędu Miasta, tylko przez zewnętrzną firmę, która się specjalizuje w robieniu tego typu dokumentów, że my uchwalamy, tak jak to było z in vitro, my uchwalamy pewien projekt, a on może musi przejść akceptację w Urzędzie Marszałkowskim i że biorąc pod uwagę historycznie, że do tej pory wszystkie programy rewitalizacji, jakie gminy zgłosiły, otrzymywały jakieś tam, Urząd Marszałkowski miał do nich jakieś uwagi, one wracały do poprawek, w związku z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że my będziemy musieli jeszcze raz pochylić się nad tym dokumentem w momencie, jeżeli Urząd Marszałkowski takie poprawki wprowadzi, to pójdzie znowu do firmy, która to przygotowuje, ona musi nanieść te poprawki, to musi z powrotem wrócić do Urzędu Marszałkowskiego z prośbą, żeby oni zaopiniowali, czy tym razem będzie to dobre. Właśnie, żeby znowu nie było tak, że my coś przegłosujemy, znowu wyślemy, a oni powiedzą jeszcze jedna poprawka, tak? W związku z tym taki był gentleman's agreement z Urzędem Marszałkowskim, że oni po wprowadzeniu tych poprawek obejrzą to i powiedzą, czy to już będzie do zaakceptowania. I nie naszą winą jest, że w zeszłym tygodniu po prostu jeszcze ten przepływ informacji między firmą przygotowującą zgodnie z sugestiami Urzędu Marszałkowskiego pewne poprawki nie został sprawdzony w Urzędzie Marszałkowskim. W związku z tym nie było sensu w
ubiegłym tygodniu zwoływać sesji nadzwyczajnej. Państwo takiej informacji nie mieli, więc nie wiem, czy pan się oburza, bo to nie jest tak, że pan sobie musiał zmieniać plany, ponieważ myśmy jeszcze tej sesji nie zwoływali. Znaczy pani przewodnicząca nie zwoływała na moją prośbę. A to, że takie przymiarki były, nam zależało bardzo na tym, żebyśmy jak najszybciej doprowadzili do uchwalenia ostatecznej wersji programu, dlatego że on jest jednym z dokumentów, które są potrzebne do tego, żeby w ogóle aplikować o pieniądze z programu rewitalizacji. A program rewitalizacji, nabór do niego miał się kończyć w końcu stycznia. Wczoraj przedłużono ten składanie tych wniosków, dlatego że bardzo wiele gmin nie jest jeszcze gotowych ze swoimi programami rewitalizacji, a one są warunkiem sine qua non, żeby w ogóle można było aplikować. Przedłużono do 2 marca, w związku z tym my mamy troszeczkę oddechu, możemy również nie śpieszyć się tak z pozostałymi dokumentami, które nam są potrzebne do aplikowania o pieniądze z programu rewitalizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Do tego jest potrzebny program funkcjonalno-użytkowy na 2 obiekty, na dworzec i na budynek po szkole i studium wykonalności dla dworca. I te dokumenty są przygotowywane i mam nadzieję, że wszystko pójdzie dobrze i że do tego 2 marca zdołamy wszystkie te dokumenty złożyć razem z naszą aplikacją o środki na realizację pewnych zamierzeń inwestycyjnych. Także tutaj w ogóle nic nie ma, ja nie wiem, no to jest, wie pan, jak się krytyczne uwagi robi, to dobrze by było to spróbować chociaż zrozumieć, o co chodzi, tak? Dziękuję. Pan Radny, przepraszam, ale Pan Przewodniczący. Ja wysłuchałem z uwagą tutaj paru minut wywodu Pana Burmistrza. Ja rozumiem, że nie jesteśmy w stanie zrobić od razu czegoś porządnie. Zawsze trzeba zrobić tak, że zrobić to jakoś tam i my wiemy, że ktoś to oceni źle. No, no taka pirat już robi, ale firma, która robi, też to robi źle. My płacimy i ta firma specjalnie to robi źle, żeby to jeszcze raz zrobić. No tłumaczenie takie, nie wiem, czy specjalnie robi źle, czy w jakikolwiek inny sposób, ale tak to wychodzi. No, pan burmistrz tutaj tłumaczy i nakręca, nawija makaron na uszy, że wszystko jest okej. No nie jest okej, no, trzeba było to zrobić od razu dobrze i nie byłoby problemu. A to, co pan cały kolega Betka mówi, no to nie jest niezrozumienie tematu, tylko to świadczy o tym, że my coś zrobiliśmy źle. Powiedzmy, zrobiliśmy źle, jest do poprawy, trzeba to poprawić, tylko tyle. Panie Radny, chyba dla Pana trzeba osobne tłumaczenie wszystkiego, co się na tej sesji robi, tak? Panie Radny, Panie Przewodniczący, w krótkich słowach streszczę to, co powiedział Pan Burmistrz, może w ten sposób to do Pana proszę. Panie Przewodniczący, my przygotowujemy program, nie, przepraszam, firma zewnętrzna przygotowuje program, który radni uchwalają, ale musi to być uzgodnione z Urzędem Marszałkowskim. 3 różnego rodzaju jakby instytucje tym programem się zajmują. To nie jest tylko i wyłącznie nasza dobra bądź zła wola, tylko i wyłącznie nasze przygotowanie, żeby ten program uchwalić. Także nie wiem, jak inaczej można do Pana Radnego zrobić. Pan Radny Marcin Betka, proszę. Niestety nie mogę się zgodzić z jedną rzeczą, którą Pan Burmistrz powiedział tak bardzo wyraźnie. Pan Burmistrz powiedział, że planowana sesja była tylko planowana, nie musiałem być, nie psuło mi to mojej organizacji pracy i funkcjonowania. Chcę Panu powiedzieć, że to, co Pan mówi, jest nieprawdą, bo w dniu 8.01 otrzymałem maila z informacją. Witam, informuję, że w dniu 11.01.2018, czwartego, w dniu 8.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego w sprawie zaopiniowania projektu uchwały itd. Więc, krótko mówiąc, ja akurat jestem z tą jedną z nielicznych osób, które dostały informację o tym, że takie posiedzenie miało być i to, co Pan mówi o tym, że to nie psuło żadnych planów, bo sesja była przewidywalna, to niestety tak nie działa. Działa w ten sposób i pokazuje to brak kompletny komunikacji ze strony Waszej i podejścia jakimkolwiek na jakichkolwiek normalnych zasadach do klubu Razem dla Szczecinka, ale ja powiem, że to nie tyczy się wszystkich. Jest przewodniczący
klubu Platformy Obywatelskiej, pan Marcin Kaszewski, który potrafi podnieść telefon, zadzwonić, porozmawiać, czy można by się było na taki czy na inny termin do czegoś dogadać. I potrafi rozmawiać, a jak widać są inni, z panem burmistrzem widać na czele, którzy głęboko mają to w pewnej poważaniu. Sobie i nie pozwolę, żebyście państwo sobie komentowali na głos podczas wystąpień innych osób. Jeśli chcecie zabrać głos, bardzo proszę zgłosić to przez podniesienie ręki. To nie jest spotkanie się w piwie, to jest sesja Rady Miasta. Ja nie życzę sobie, żeby panie, ktoś mnie obrażał na sesji Rady Miasta. Przepraszam bardzo, teraz pan głos, pan burmistrz. Teraz ja udzielam głosu, pani pan. Pan burmistrz, teraz proszę. No, powiedzenie, że oczekiwałem czegoś mądrego, nie jest jeszcze obrażeniem nikogo. Bardzo delikatnie się wyrażam, staram się i chciałem odnieść się do tego, co powiedział pan przewodniczący klubu radny Krobelny. Jeszcze raz mówię, że to nie jest tak, że myśmy coś źle zrobili. Nie jest też tak, że firma jakaś robi źle. Tych programów do tej pory rewitalizacji zostało zgłoszonych do Urzędu Marszałkowskiego kilkanaście. Prawie każdy program robi inna firma. I każdej spółce, każdej firmie, która dostała zlecenie na zrobienie programu, Urząd Marszałkowski wytykał jakieś błędy. To nawet nie chodzi o błędy. Oni uważają, że jeżeli chcecie państwo poznać szczegóły, to za chwileczkę poproszę panią przewodniczącą, żeby dała głos tutaj, żeby mógł wypowiedzieć się pan dyrektor Wild, który zna od strony merytorycznej te uwagi, jakie zostały zgłoszone do tego pierwotnego programu przez Urząd Marszałkowski. No po prostu ja rozumiem waszą taktykę, tak, że chcecie, ponieważ nic nie macie do powiedzenia, to chcecie sprawić wrażenie, że jest jakiś bałagan, że my pracujemy w sposób nieodpowiedzialny, że popełniamy błędy. Żadnych błędów nie ma, tak? Tutaj po prostu jest przygotowany przez firmę program, my ten program uchwalamy, zdając sobie sprawę z tego, że mogą być wprowadzane poprawki. Są wprowadzane poprawki? Jeszcze raz, że tak powiem, jest to konsultowane z Urzędem Marszałkowskim, jeszcze raz idzie na sesję i poprawiamy to. Taka jest metodyka pracy przy tego typu dokumencie. Nie popełniliśmy żadnego błędu, nic żeśmy nie robili niestarannie, bardzo się do tego przykładamy, wiedząc, że walczymy o duże pieniądze. Stosunkowo był krótki czas, jaki mieliśmy na sporządzenie tego i firma miała. I zresztą to nie ma nic do rzeczy, tak, czy on był długi, czy krótki, prawdopodobnie i tak jakieś uwagi były wprowadzane przez Urząd Marszałkowski. Oni tam mają swoich specjalistów, oni to przeglądają, a tych uwag było naprawdę bardzo niewiele i dlatego tutaj jakiejś dyskusji merytorycznej się nie spodziewałem, zresztą jej nie ma, tak? Dlatego, że naprawdę to była pewna kosmetyka. Ale jeżeli pani przewodnicząca pozwoli, to może niech pan dyrektor Wild jeszcze powie dwa zdania, czego dotyczy. Zacznę się uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 51 przez 434 przez 2017 Rady Miasta Szczecinek z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia lokalnego programu rewitalizacji dla miasta Szczecinek. Kto jest za? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 4 osoby się wstrzymały, 16 osób za. Dziękuję. Zanim przejdziemy do punktu trzeciego do zamknięcia sesji, mam dla państwa trzy ogłoszenia. Pierwsze ogłoszenie to jest zarówno dla radnych, jak i za pośrednictwem telewizji dla wszystkich mieszkańców. Do Góra Rady Miasta zaczynają wpływać propozycje nazwania nowego ronda, które już zostało oddane do użytku ulica Parkowa Obrona. Do Góra Rady wpłynęły te propozycje. Pierwsza to jest imienia księdza Jana Lisa, druga propozycja to jest imienia księżnej Jadwigi Brunszwickiej. I chcielibyśmy, żeby w ciągu powiedzmy miesiąca, jeśli ktoś ma jeszcze jakieś swoje propozycje, żeby te do Biura Rady Miasta zgłaszać. To jest pierwsza propozycja, pierwsza uwaga o ogłoszenie. Druga sesja zwyczajna jest planowana na 29 stycznia w poniedziałek na godzinę 9. I trzecia moja taka uwaga, po raz kolejny zwracam państwu uwagę i prośbę o wcześniejsze usprawiedliwianie swoich planowanych nieobecności. I chciałabym zauważyć, że pilne wyjazdy będę uznawała za powód do nieobecności tylko wtedy, jeśli będą one zgłoszone w dniu komisji. Jeśli ktoś dwa tygodnie po
po odbyciu się komisji podsesji będzie składał dopiero zawiadomienie, że miał pilny wyjazd, to moim zdaniem to jest troszkę niepoważne. Zamykam sesję Rady Miasta Szczecina. Miasto z wizją.pl. To dla Was zmieniamy Szczecinek. www.miastozwizją.pl